Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów w telewizji Trwami, słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. 393 dni wojny na Ukrainie to temat, który dzisiaj podejmujemy i Państwu proponujemy. A naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Kłaniamy się, księże biskupie, i witamy. Kłaniam się jeszcze i Boże. Szczęść Boże. Perspektywa ponad roku wojny na Ukrainie. I tak powiem szczerze, no z własnej obserwacji chyba, ale myślę, że nie tylko, można powiedzieć, że już temat wojny na Ukrainie nieco przycichł, jeżeli chodzi o media. Na przykład już w telewizjach informacyjnych i na paskach tych czerwonych czy innym kolorem oznaczonych nie ma informacji, który dzień wojny na Ukrainie, nie ma informacji na pierwszych stronach gazet o tym, co dzieje się na froncie, jak to wszystko wygląda. Dlatego chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy księdza biskupa, który jest tam na miejscu. Czy nie ma takiego zmęczenia tematem, jeżeli chodzi o działania wojenne wśród tych, którzy mieszkają na terenach okupowanych czy na linii frontu? Kiedy przylatuje rakieta, jakiś pocisk, tak jak C-300, który ma potężną moc, on od razu nas wybija z tego stanu przyzwyczajenia. I od razu, kiedy widzimy, tak jak wczoraj chociażby, ludzi poranionych, których przywożą do szpitali różnych w Zaporożu, czy potem pogrzeby tych, którzy zginęli, od razu jest takie wybudzenie z tego stanu, że ktoś tam mówi, a jużśmy się przyzwyczaili. I od razu jest też fala tych, którzy wyjeżdżają z najbliższych budynków, bo zawsze jak gdzieś tam wojna, gdzieś tam uderzyło w jakimś krańcu miasta, miasto Zaporoże jest potężne, gdzieś od krańca do krańca około 40 kilometrów, a więc jak gdzieś tam uderzył pocisk i słyszymy, że w jakiejś części miasta ktoś ucierpiał, bardzo przykro, ale jakoś tak ludzie się przyzwyczajają, a w naszej dzielnicy spokojnie, no to możemy żyć. W tej chwili patrzymy na te wszystkie dzielnice, które są już naznaczone bombami, pociskami, które zostały wystrzelone w ciągu tego roku na nasze miasto. I tak samo w innych miastach, w Charkowie, w Dnipro, w tych miasteczkach mniejszych, jak na przykład w Wilniańsk. Ja już nie mówię o Bachmucie, jest to miasto praktycznie równane w tej chwili z ziemią. A więc tutaj na miejscu jest ciągle gorąco i odczuwamy każdego dnia wojnę realnie, dlatego że i syreny wyją każdego dnia. Nie pamiętam za ten cały rok już ponad wojny, żeby był jakiś cały dzień, cała doba bez alarmów przeciwlotniczych, przeciwbombowych. Każdego dnia, szczególnie w ostatnim czasie, po kilka razy dziennie. I dlatego też tutaj wygląda sytuacja tak samo jak mniej więcej jak rok temu. A więc są ludzie, którzy wyjechali, ktoś przyjechał. Zobacz i patrzą, że nie da się normalnie żyć, w szczególności ci, którzy mają małe dzieci, bardzo przeżywają, żeby te dzieci mogły normalnie funkcjonować, bo to gdzieś głęboko w psychice zostaje, kiedy taki nocą człowiek sobie śpi i przylatuje rakieta i pół miasta słyszy wybuch i malutkie dzieci bardzo, bardzo się boją, bo wiedzą, że jak wybuch, no to trzeba od razu uciekać i rodzice ich szybciutko łapią i gdzieś do najbliższej piwnicy. A więc ten stan takiego stresu wojennego u nas trwa nieprzerwanie już od ponad roku. Pamiętamy, księże biskupie,
kiedy 24 lutego ubiegłego roku rozpoczęły się działania wojenne, czyli atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, i to nie tylko na te tereny wschodnie okupowane wcześniej, ale na całą praktycznie Ukrainę, to też zaczęła się długa fala ucieczki czy migracji, między innymi do, ale nie tylko. Chciałbym zapytać, jak to wygląda dzisiaj, jak wygląda Zaporoże, czy wielu wróciło, czy mieli do czego wracać i jak takie życie codzienne dzisiaj wygląda? Są osoby, które wróciły po tej pierwszej fali, kiedy zaczęło się bombardowanie 24 lutego. Wtedy pamiętam na dworcu kolejowym w Zaporożu tysiące ludzi pragnących jakimkolwiek sposobem dostać się do tego pociągu i jak najszybciej opuścić te tereny zagrożone ostrzałem. I dlatego te pociągi były wszystkie zapełnione ludźmi. Byli ludzie, którzy dojechali jakoś samochodem do Zaporoża i porzucili nawet swoje samochody w pobliżu dworca kolejowego. Potem trochę byli nieprzygotowani do warunków, nie wzięli z sobą pewnych rzeczy, nawet niektórzy nie zdążyli wziąć dokumentów. Polska otworzyła granice i przepuszczali nawet kobiety i dzieci bez dokumentów. Potem ktoś tam wracał, myślał, że może się już trochę uspokoiło. I kiedy jest najbliższy ostrzał po powrocie, wtedy ludzie decydują się już wyjechać tak na dobre, to znaczy na dłużej. Biorą dokumenty z sobą i starają się już znaleźć tam w Polsce takie mieszkanie i pracę, żeby dać dzieciom możliwość uczyć się w szkołach, w uniwersytetach, młodzież tak samo, dlatego że oświata też cierpi. Wojna też niszczy możliwość wzbogacania się w wiedzę intelektualną w szkole, w wyższych szkołach, czy to zawodowych, czy w uniwersytetach, w akademiach, które są też w pewnym sensie sparaliżowane, dlatego że mogą odbywać naukę dzieci w tych szkołach, które mają schrony. A takich szkół jest, można policzyć na palcach jednej ręki, które mają dobry schron przeciwbombowy, a szkół jest ponad setka podstawowych w Zaporożu. Dlatego też nie ma normalnej, tak jak się zaczęło podczas pandemii koronawirusa, że były problemy z nauką w szkole, to można powiedzieć, że już trzeci rok niektóre dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły. To się odbije w jakimś sensie na jakości nauki, dlatego że ćwiczenia online, one nie przynoszą takich owoców, jak wtedy, kiedy dziecko jest normalnie w szkole, siedzi w ławce i słucha zajęć. A więc ta wojna sparaliżowała to życie i dlatego też nawet ci, którzy na początku wojny mówili, a nigdzie nie pojadę, to jest mój dom, gdzie ja tam będę komuś tam zawracał głowę ze swoją rodziną, z dziećmi, jakoś tu przetrwamy może, to już teraz wyjeżdżają, dlatego że nie widać końca. Nie widać końca. Nasze województwo zaporowskie jest w 80% w okupacji. Tylko Zaporoże i miejscowości, miasteczka przylegające do naszego Zaporoża są w Ukrainie jako wolne miasta. Natomiast większość, 80% obłastni województwa jest w okupacji. Tam jest całkiem inna sytuacja i ci, którzy tutaj widzą tysiące żołnierzy, blisko linia frontu, dlatego że na granicach Zaporoża, w tych osiedlach
wystawionych najbardziej na wschód i na południe, ostrzały słychać ciągle. Bomby spadają na przykład na Orechów, na te inne miejscowości non-stop, całą noc. I dlatego też ludzie boją się o swoje dzieci. Widzą, że ze szkołą trudno, stabilizacji nie ma, zakłady pracy są w większości pozamykane i dlatego decydują już teraz się na kolejny wyjazd, a ci, którzy nawet dotrzymali do tej pory, nie wytrzymują tego stresu i decydują się na wyjazd do Polski, niektórzy na zachodnią Ukrainę, ale tam tymczasowo zazwyczaj przebywają, żeby potem pojechać dalej do Europy, do Polski i do innych krajów. Ksiądz biskup wspomniał, że 80% województwa jest pod okupacją. A jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o obszar diecezji? Bo też chciałem zapytać, jak funkcjonuje duszpasterstwo? Domyślam się, że na tych terenach okupowanych to może być trudne albo nawet niemożliwe. Tak, tak jak ojciec mówi, na okupowanym terytorium, na tym terytorium praktycznie duszpasterstwa nie ma. Ono jest w trybie online, a więc ci wierni, którzy tam zostali, niektórzy zostali, nie zdążyli wyjechać i dlatego są, tak jak w Melitopolu, nawet w Mariupolu, czy w Berdiańsku, w Tokmaku, w innych miejscowościach, miasteczkach, ale kapłani nie mogą tam przyjechać. Gdyby nawet któryś z księży się tam wybrał, to zostałby aresztowany, dlatego że już od 14 roku, a więc na terenie oblasti Ługańskiej i Donieckiej, które w tej chwili figurują jako oddzielne republiki, DNR i ŁNR, tam już kapłanów nie ma. Było pragnienie, chcieliśmy, żeby tam był kapłan. Nie został wpuszczony. Prawie 3 lata w Ługańsku już nie ma kapłana i wiele starań czyniliśmy, aby tam mógł przyjechać i tamtejsze władze nie zezwalały, a więc wiedzieliśmy, że szykuje się jakaś bardzo niedobra akcja ze strony Rosjan, którzy zabraniają wjazdu katolickiego kapłana na teren Ługańskiej Republiki, tak zwanej. I natomiast w tych innych miejscowościach, które są pod okupacją, duszpasterstwo jest sparaliżowane i nie tylko przez komórkę, jak tam, gdzie jest dostęp do internetu, ludzie mogą uczestniczyć w mszy świętej online czy przez radio. I dzwonią, pytają, jak mają jakiś problem, przekazują swoim proboszczom, czy do biskupa się zwracają, że potrzebne są leki, żywność i staramy się różnymi kanałami przekazywać pomoc tym ludziom, a więc można powiedzieć, że kapłan nie może tam być, ale on z tymi ludźmi jest. On rozwiązuje ich problemy z lekami, z żywnością. Wiele, wiele spraw załatwia, również tym, którzy wyjechali do Polski. Ludzie pytają księdza, gdzie podjechać, gdzie jest kościół, gdzie można poprosić o lekarstwo i kapłani mają żywy kontakt ze swoimi wiernymi. Natomiast w tych miejscach, w miastach, w wioskach, które nie są jeszcze pod okupacją, daj Boże, żeby nie już ten front się nie posunął dalej, żebyśmy zostali tak, jak jest, to my mamy możliwość duszpasterskiej opieki nad wiernymi. A więc są msze święte, są wszystkie nabożeństwa, gorzkie żale, droga krzyżowa. Ludzie przychodzą dużo wcześniej na msze świętą, modlą się, nawet godzinę już przed mszą świętą wierni są. Bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy też na linii frontu, front duchowy.
I żołnierze proszą nas o modlitwę. Żołnierze mówią, że odczuwają bardzo mocno modlitwę i to, że są do tej pory pośród żywych, zawdzięczają modlitwom parafian, rodziców, swojej mamy, żony, dzieci. I ta modlitwa rzeczywiście płynie. I ja widzę, jak ludzie przychodzą na mszę świętą, cześć, różanie cały na kolanach, naklęcząco się pomodlą. Potem po mszy świętej widzę długo modlących się ludzi. Kiedyś przyjechała jedna pani z Polski. Na krótko wyjechała, ale wróciła, bo jest medykiem i w tej chwili jest na linii frontu, bo oprócz żołnierzy są też żołnierki i w służbach medycznych na froncie jest też dużo kobiet. Właśnie mówi, że przez ten krótki okres czasu na linii frontu, kiedy była w Polsce, mówi, że zdziwiła się, że tak ludzie szybciutko uciekają po mszy świętej. Mówi, my tu w naszych tych miastach na Ukrainie potrafimy się bardzo długo modlić, a w szczególności teraz, kiedy jest wojna, każdy zdaje sobie sprawę, że nawet jedno zdrowaś Mario więcej, to jest wielka pomoc dla tych naszych żołnierzy, którzy poświęcają swoje życie. Możemy taką tezę zaryzykować, że no ten dramat wojny, bo inaczej tego nie można nazwać, ale czy on wpływa na praktyki religijne w taki sposób pozytywny, że ta wiara staje się czymś rzeczywistym, taką relacją z Panem Bogiem, czy to jest takie, nie wiem, chwilowe, no bo jest ciężko, jest trudno i się mobilizujemy? Tak, ojciec Grzegorz dotknął bardzo ważnej sprawy, to znaczy i wszystko, co się dzieje, ono, nawet zło wielkie, kiedy my przychodzimy do Pana Boga, to Bóg potrafi nawet z wielkiego zła wyprowadzić dobro. Jest zawsze we wszystkim dobro. Nawet w Oświęcimiu Maksymilian Maria Kolbe pokazał wielką miłość, wielką wiarę. Złożył w ofierze, patrząc na Chrystusa, także swoje kapłańskie życie. I właśnie widzę podczas tej wojny, że wielu ludzi, nawet tych, którzy przed wojną sobie nie zdawali sprawy albo nie zadawali sobie pytania, jaki jest sens życia, co będzie ze mną. W tej chwili, kiedy zobaczyli, że jego kolega wczoraj był, dzwonił z linii frontu, dzisiaj już go nie ma, zginął. Dzięki temu my możemy się tu spokojnie modlić, bo wielu żołnierzy oddało swoje życie. I ta sytuacja wojny zmusza człowieka do zastanowienia się nad sensem życia. Jeśli nie ma Pana Boga, to wszystko nie ma sensu. Jeśli to wszystko ma się kończyć tym, że to całe moje życie, że przylatuje pocisk, trafia w mój dom i w ciągu jednej sekundy nie ma mnie, nie ma rodziny, nie ma mieszkania, nie ma wszystkiego, wokół czego się kręciłem całe moje życie, od rana do wieczora ganiałem, żeby coś tam zarobić, żeby coś kupić, skombinować. A więc wiele osób podczas wojny zadało sobie pytanie, a co dalej? Co dalej? I przyjechał kiedyś taki dowódca, który mówi, proszę mi uwierzyć, że w okopach nie ma ateistów. Przyjechali niektórzy jako ateiści, ale jak zobaczył chłopak w okopie, że podczas ostrzału zginęło 5 z tych, którzy byli w następnym okopie z prawej strony. Następnego dnia zginęło kilku tych, którzy dostarczali im amunicję. To mówi, oni momentalnie zadają sobie pytanie, jaki sens? Jaki sens życia? I odpowiedź jest bardzo szybka. Kiedy człowiek aktywnie szuka sensu życia, to naprawdę odnajduje go tylko w Bogu. I dlatego też, jeśli w ogóle można mówić o jakichś plusach wojny, to jest ten taki wielki plus,
że ludzie odnajdują sens życia. Kaleka, któremu oberwało nogę, też młody chłopak, 20-kilkuletni, mówi: ja teraz wiem, znam wartość życia. Ja znam wartość też zdrowia. Ja wiem, po co ja żyję. I prosi przygotowanie do Chrztu Świętego. To są wielkie historie. Ja sądzę, że kiedy wojna się skończy, a ona się skończy, może nie szybko, bo nie zanosi się na szybki koniec, ale będzie wiele, wiele wielkich świadectw takiego głębokiego nawrócenia, takiego odnalezienia Boga w swoim życiu i w tej trudnej sytuacji, w jakiejśmy się znaleźli tutaj na wschodniej Ukrainie. No, te słowa księdza biskupa brzmią dosyć tak pesymistycznie, przerażająco wręcz, że wojna się szybko nie skończy. Był ostatnio w Moskwie przywódca Chin, zaproponował pewne rozwiązania pokojowe. Co ciekawe, w tych rozwiązaniach ani razu nie pada słowo wojna. Druga kwestia, no praktycznie połowa z tych pomysłów jest sprzeczna z interesami, tak też trzeba powiedzieć, Zachodu czy Stanów Zjednoczonych. Dlatego chciałbym zapytać księdza biskupa, jak tam na miejscu jest postrzegana właśnie kwestia tego, w jaki sposób ta wojna mogłaby się skończyć i co jest potrzebne, by ona się skończyła jak najszybciej? Myślę, że najpotrzebniejsza jest modlitwa, nasze nawrócenie. Nie tylko nas tutaj, nie tylko Rosji, ale i całego świata, dlatego że cała cywilizacja chrześcijańska w tej chwili jest atakowana przez złego ducha. Jest totalny chaos w życiu duchowym, a nie tylko w ekonomii gospodarczym, w kulturalnym. Wszystkie dziedziny życia, wszystkie sfery życia są ogarnięte strasznym chaosem. Dlatego też nasz taki duchowy spokój w głębokim nawróceniu, powrocie do głębokiej modlitwy, do wartości, do wszystkiego, co dał nam Jezus, do Ewangelii, do wspólnej modlitwy w domach, na klęcząco, różaniec przed obrazem. I tu wielka wdzięczność i dla telewizji Trwam i Radio Maria, i dla wszystkich rozgłośni chrześcijańskich, że mamy wielką pomoc. I ja widzę, że zakończenie wojny, Matka Boska w Łódźgorie o tym mówi, może przyspieszyć głęboka modlitwa i dobry post. Maria mówi wprost, że modlitwą i postem można wojnę nawet zakończyć. I dlatego też, jak patrzymy tutaj z tej naszej perspektywy, tych przyfrontowych terenów, obserwujemy bacznie wszystkie spotkania pana prezydenta Zeleńskiego. Widzimy, ile robi pan prezydent Duda. Ukraina jest zachwycona. Ukraińcy kochają naszego prezydenta, nasze władze państwowe. Mówią, Polska ma chyba teraz najjaśniejszą władzę na świecie. Że te wartości chrześcijańskie, ta solidarność z Ukrainą jest wielki zachwyt, taki duchowy Ukraińców nad tym, jak odważnie i jednoznacznie nasi przywódcy polscy podchodzą do problematyki wojny i do pragnienia, żeby została zakończona zwycięstwem Ukrainy. Ale takie spotkanie, jak spotkanie prezydenta Putina z przywódcą Chin, czy kontakty z Iranem, czy z Koreą Północną, wywołują bardzo takie negatywne reakcje, dlatego że to świadczy o tym, że Rosja nie planuje się poddać, a szuka sojuszników. Wśród cywilizowanych państw tych sojuszników ma coraz mniej.
ale ci, którzy stosują podobne metody i gdzie komuna zapuściła swoje korzenie, to jeszcze niestety Rosja ma tam poparcie i wsparcie militarne, bo ponosi straty wielkie na linii frontu, ale jednocześnie wielką pomoc okazują Rosji i Chiny, Iran, te drony kamikadze, inne drony latają nad naszymi miastami, one wyrządzają wielką krzywdę. I dlatego też na razie końca nie widać wojny, a więc trzeba naszej mobilizacji modlitewnej, bo jak będziemy się modlić, to może w jakiś dzień usłyszymy, że Chiny się wycofały z sfery pomocników Rosji, że na przykład Iran zobaczył, że mu się nie opłaci wspierać Rosję, bo zbyt wiele straci. A więc nasza modlitwa może wpłynąć na to, że ci przywódcy państw, zresztą bardzo mocnych i jednocześnie posiadających ogromny potencjał militarny i niestety nuklearny, że przywódcy tych państw mogą się wycofać z takiego wspierania aktywnego Rosji, jak to jest na dzień dzisiejszy. Dlatego też najwięcej zależy od naszej modlitwy, ażeby Bóg pokierował sprawami, a jednocześnie, tak jak Polska to robi, ja myślę, niech cały świat bierze przykład, bo jeżeli będziemy mieć w Ukrainie dobry sprzęt, jeżeli w dalszym ciągu solidarność międzynarodowej, społeczności międzynarodowej, całego Zachodu będzie tak mocna jak w danym momencie, to ja myślę, że nawet ze względu na moc uderzenia militarnego Rosja może się zatrzymać, żeby przynajmniej już nie atakować kolejnych miast, takich jak na przykład Zaporoże. Księże biskupie, za dwa dni, 25 marca, minie rok od momentu, kiedy papież Franciszek zawierzył, poświęcił Rosję, Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Przed tą rocznicą, która minie 25 marca, zachęca nas Ojciec Święty do tego, żeby ten akt ponowić tam lokalnie, wszędzie, gdzie jesteśmy, od tego najniższego poziomu, czy jakichś kaplic, czy parafii. Dlatego też myślę, że to jest ten kierunek, o którym mówimy. Chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Za chwilkę też poprosimy naszych widzów i słuchaczy, ale wspomniał ksiądz biskup o tym, że oprócz tej wojny o niepodległość, o wolność Ukrainy, toczy się też wojna o duszę i o to, jak będzie wyglądała rodzina i życie codzienne po zakończeniu wojny. Przez ten rok niektóre organizacje, czy też politycy na Ukrainie wykorzystali, czy starają się wykorzystać czas wojny i chęć Ukrainy do tego, żeby przystąpić do organizacji międzynarodowych, europejskich, wykorzystują to do przemycania choćby kwestii związków jednopłciowych. Mówią ci ludzie, którzy to proponują, że wprost to jest pewien wymóg Zachodu, żeby Ukraina trafiła na przykład do Unii Europejskiej. Dalej na Ukrainie też jest kwestia aborcji, praktycznie dosyć swobodnie, dosyć łatwo dostępnej, więc chciałbym zapytać, jak tutaj też wygląda sytuacja i czy jest możliwe, że jednak perspektywa wojny i to, co się dzieje od lat już na Ukrainie, bo przypomnijmy, że te wschodnie tereny od 2014 roku są już okupowane i Krym. Czy jest nadzieja na to, że zmieni się również podejście, bo tu chodzi chyba też o wszystkich mieszkańców Ukrainy do tych kwestii? Tak, to jest sprawa bardzo ważna i u nas w Zaporożu jest Wojewódzka Rada Kościołów i Organizacji Religijnych i wczoraj podpisywaliśmy dokument do parlamentu
do Wierchownej Rady Ukrainy z prośbą, aby ostrożnie patrzeć na propozycję Brukseli, która wspiera dążenia Ukraińców do tego, żeby jak najszybciej być we wspólnocie europejskiej, w NATO, ale chcą właśnie też przepchać bardzo niebezpieczne rzeczy. Pan prezydent Zeleński nie jest w duchownej sferze za mocny i dlatego też taki człowiek uważa, że to nie jest problem. Najważniejsze w tej chwili, żeby nam pomogli. Bardzo ważna jest pomoc, bo rzeczywiście bez tej pomocy militarnej Zachodu, bez tych czołgów, leopardów i wszystkiego innego, to już pewnie Rosja by zajęła nas. Ale jest ten drugi front, bardzo ważny, żebyśmy się nie dali kupić właśnie za cenę tego, że zostaną przyjęte ustawy w pakietach projektów różnych ustaw, bo to często robili już po 14 roku tak, że przyjeżdżali panowie z Brukseli i mówią tak, my wam pomożemy w tym, w tym, w tym, ale wy musicie przyjąć cały pakiet, te wszystkie dokumenty, które my wam nie podrzucimy, a tam oprócz pomocy, oprócz perspektywy wstąpienia do Unii Europejskiej otrzymacie dokumenty, że musicie też zgodzić się na to, aby prowadzić ćwiczenia w szkołach z polityki gender, LGBT i tak dalej. Pamiętam po 14 roku taką sytuację, to był początek 17 roku. W miejscowości Awdijewka, tam gdzie toczą się teraz wielkie walki, to była już tak na granicy wtedy między Ukrainą a tymi tak zwanymi republikami. Tam były duże zniszczenia wojenne i Ojciec Święty pomógł wyremontować szkołę. Ja wtedy byłem odpowiedzialny za pomoc papieską dla Ukrainy i robiliśmy tam w szkole konferencje, żeby rozpatrzeć kolejne etapy pomocy i byli przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych z ONZ-u i pani, która przyjechała, spóźniła się na to spotkanie, mówi, że ja przepraszam, ale się spóźniła, bo mieliśmy spotkanie. Gdzieś jakieś tutaj w mieście, w Awdijówce, tak, mieliśmy spotkanie dla dyrektorów szkół na temat polityki gender w szkole. Mhm. Ja mówię, to tu linia frontu, dzieci giną, bo Rosjanie rozrzucają zabawki, miny podobne do zabawek. Zamiast zrobić jakieś, opłacić kursy, żeby dzieci nie dotykały niektórych przedmiotów leżących przy drodze, żeby nie oberwało dziecku rączki czy nogi, to wy robicie w czasie wojny program polityki gender przepychacie. To gdzie tu jest, gdzie sens i gdzie jest sumienie u was? To znaczy przeżywamy, dlatego wczoraj wystosowaliśmy prośbę do Wierchownej Rady, ażeby zaniechać ze strony władz naszych przyjmowanie zachodnich propozycji, żeby właśnie te pewne rzeczy bardzo niebezpieczne. My byśmy nie chcieli, żeby Ukraina wolna w przyszłości była podobna we wszystkim do Francji, do Niemiec, my do Niderlandów. My byśmy nie chcieli, żeby parlament przyjął i zatwierdził to, co jest sprzeczne z naturą człowieka. I chcielibyśmy już teraz walczyć i walczymy, na ile się da. Nie wiemy, jaki będzie skutek naszej petycji do parlamentu ukraińskiego, ale nie pozwolimy na to, aby w zamęcie wojny, kiedy Ukraina się broni przed agresorem i teraz, żeby zachodnie kraje razem z pomocą militarną i inną
prawną również wedle standardów Unii Europejskiej, przepchali nam i narzucili nam te rzeczy, których my nie chcemy. My nie chcemy Ukrainy, w której będzie zalegalizowane LGBT i problem aborcji, surogatne macierzyństwo, już jest ten problem. My chcielibyśmy, żeby w tej chwili właśnie było zwycięstwo również w sferze, i to przede wszystkim w sferze duchowej. Bo co nam z takiej Ukrainy, jeśli ona będzie duchowo zniszczona przez ustawy, które potem nie dadzą nam głosić Ewangelii, nie pozwolą nam być wolnymi wedle kryteriów ducha i serca. 393 dni wojny na Ukrainie to temat dziś podejmowany w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Zapraszamy również Państwa, widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, do telefonowania, do współtworzenia czasu rozmów. Numery telefonów są następujące. Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 48 56 657 00 13 i 657-00-14. Księże biskupie, pytanie też, które się pojawia raz po raz, dotyczące zaangażowania Stolicy Apostolskiej, czy wręcz Ojca Świętego Franciszka, który niektórzy zarzucają, że jeszcze nie nazwał, kto jest agresorem wprost, nie nazwał tego, co dzieje się na Ukrainie też wprost. Praktycznie podczas każdej modlitwy Anioł Pański czy audiencji generalnej, czyli tych publicznych wystąpień papieża, mamy apel o to, żeby wojna się skończyła. Mamy prośbę o modlitwę za udręczony naród ukraiński. Byli też wysłannicy Ojca Świętego Franciszka na Ukrainie, więc chciałbym zapytać księdza biskupa, czy zdaniem księdza biskupa, czy w ogóle konferencji biskupów Ukrainy, no, papież jeszcze za mało robi w tej kwestii? Ja myślę, że nikt, żaden z przywódców wielkich tego świata przez te już 9 lat tyle Ukrainie nie pomógł, co papież Franciszek. Każda audiencja, szczególnie od roku czasu, nie było audiencji, żeby Ojciec Święty nie przypomniał sprawy wojny w Ukrainie. I kiedy się zaczęła wojna, Ojciec Święty poszedł do ambasady rosyjskiej i prosił, aby zrobić wszystko, by ta wojna się zatrzymała. Ojciec Święty, tyle pomocy po 14 roku, miliony poszły, żeby pomóc ludziom, którzy ucierpieli w wyniku tej wojny. Miałem okazję być w drugiej połowie pod koniec listopada u Ojca Świętego. Rozmawialiśmy na temat Ukrainy na audiencji. Ojciec Święty bardzo konkretnie nazywa sprawę po imieniu. I przyjazd na początku, jak się wojna zaczęła, gdyby wtedy, ale Ukraina nie mogła zagwarantować bezpieczeństwa, gdyby wtedy Ojciec Święty przyjechał, być może wojna zostałaby zatrzymana, ale rzeczywiście nie dało się, bo ostrzały były niekontrolowane i nikt na Ukrainie, żadne służby, ani służba bezpieczeństwa, ani wojsko, nie mogły gwarantować bezpieczeństwa Ojca Świętego. Później już było za późno. Na dzień dzisiejszy Ojciec Święty prawidłowo mówi, że jego przyjazd dzisiaj na Ukrainę niewiele by zmienił, a może nawet nic. Dlatego, że Rosja jest w tej chwili zdesperowana. Ojciec Święty chciałby porozmawiać z początku z przywódcami rosyjskimi. I tu ta
Tam jest nie tylko Putin, tam jest cały system. Putin jest tylko figurą, za którą stoi system jeszcze wyhodowany w czasach sowieckich, który ma podłoże NKWD, KGB i oni podciągają za sznurki. Putin jest tylko figurantem. I dlatego też Ojciec Święty chciałby pojechać i spotkać się z przywódcami wszystkimi Rosji, którzy jeszcze myślą w kategoriach Związku Radzieckiego, który powinien być odbudowany, a może nawet i rozbudowany, a więc jeszcze szerszy niż przed 91 rokiem. I dlatego też Ojciec Święty mówi, ja nie chcę pojechać tylko do Kijowa, żeby sobie zrobić z prezydentem Zelenskim zdjęcie na tle zbombardowanych domów, jak to robią niektórzy politycy, a więc papieża PR nie interesuje. Ojciec Święty chce wybudować most. Pontyfik jest ten, który kładzie mosty. Dlatego też Ojciec Święty chciałby przyjechać do Ukrainy, do Kijowa i przywieźć dobrą informację z Moskwy. Na razie w Moskwie nie oczekują Ojca Świętego. Dlatego też nasza modlitwa. Jak się wymodlimy ten dar, przecież i nasz Jan Paweł II, święty papież, też pragnął pojechać do Moskwy. Gdyby papież Jan Paweł II pojechał do Moskwy, sądzę, że i tej wojny teraz by nie było. Ojciec Święty wyzwolił Polskę i te kraje, które otrzymały wolność po czasach komunizmu, ale Rosja się zablokowała, nie puściła Ojca Świętego. Miał pragnienie też Benedykt XVI, też go nie puścili. I papież Franciszek wprost mówi, że chciałby pojechać do Moskwy, dlatego że tam mógłby załatwić sprawę i przywiózłby nam naprawdę, jak to my tu mówimy, błagую wieść, taką dobrą nowinę o tym, że wojna zostanie wstrzymana. Ojciec Święty wszystko robi i tych świadectw miłości do Ukrainy mamy bardzo wiele. Nawet pan Zieleński i premier i ministrowie, którzy często bywają w Watykanie, oni świadczą o tym, że to jest papież, który ogromnie kocha Ukrainę i spotyka się każdego tygodnia z przedstawicielami różnych organizacji, a więc podtrzymuje nas i naprawdę to jest papież na nasze czasy, to jest opatrznościowy papież. I niektórzy nie rozumieją całego kontekstu. Niektórzy rozpatrują wyjęte z kontekstu jakieś zdanie, jakąś wypowiedź i krytykują. Szkoda, bo szczególnie my, katolicy, nie powinniśmy krytykować papieża. Ktoś z mistyków mówi, że kto jak katolik krytykuje papieża, to tak jakby sobie strzelił z kolta w łeb. Sam sobie strzela i bardzo wielką krzywdę wyrządza sobie. Ojciec Święty jest opatrznościowy. I jego zadanie w tym czasie chaosu, w którym się znajdujemy wszyscy i na wschodzie, i na zachodzie, utrzymać Kościół w całości. I Ojciec Święty wszystko robi, żeby utrzymać Kościół w całości, bo pachnie pewnymi schizmami. I dlatego też, aby przywrócić schizmy człowieka, czy ludzi, czy jakąś grupę chrześcijan z powrotem do Kościoła, to jest bardzo trudny proces, ktoś kiedyś powiedział, że nawet niemożliwy. Spójrzmy chociażby na prawosławie, spójrzmy na anglikanizm, spójrzmy na protestantów, spójrzmy chociażby na lefebrystów. Zrobiono ze strony Kościoła wszystko, aby ich przywrócić do Kościoła z powrotem, ale to jest bardzo trudny proces. Szatan jest, jak udało się szatanowi kogoś, czy wiele osób odciągnąć od Kościoła, to on ich broni, żeby żadnym sposobem nie udało się ich do Kościoła przyprowadzić. Dlatego
wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego, całe jego pontyfika. Trzeba rozpatrywać w kategorii, że Ojciec Święty ma zadanie od Pana Jezusa, żeby Kościół Jezusowy utrzymać w całości, przeprowadzić przez te trudne czasy. Przyjdzie wiosna Kościoła, przyjdą nowe czasy. To ten zamęt, ten chaos, on się skończy. To, co teraz przeżywamy, to jest być może w historii Kościoła najtrudniejszy moment. Tak mówił kiedyś też papież świętej pamięci Benedykt XVI. I na ten straszny okres czasu wypadło kierować łodzią Piotrową Franciszkowi. Jego zadanie jest, żeby nikt za burtę nie wyleciał. Dlatego nawet trzyma tych, których czasami chciałoby się wziąć, złapać i wyrzucić za głupie gadanie niektórych ludzi. Ale Ojciec Święty ich wszystkich przygarnia, bo wie, że jeżeli złemu duchowi uda się kogoś wyprowadzić z Kościoła, to przyprowadzić go z powrotem będzie bardzo trudno, bo zły duch broni też swojej sprawy i jeśli on kogoś wyprowadził z Kościoła, to on potem robił wszystko, aby powrotu tego nie było. Dlatego mamy papieża i mamy czas, mamy Kościół w takim okresie, w którym jest największe niebezpieczeństwo różnych odstępstw, schizm i Ojciec Święty, można tak powiedzieć, że on czasami aż jak nad brzegiem przepaści idzie, żeby tylko uratować tych, którzy są, znajdują się w niebezpieczeństwie upadku, bardzo wielką przepaść i odpadnięcia od Kościoła. Więc Ojciec Święty broni jedności Kościoła i ja myślę, że przeprowadzi Franciszek przez ten trudny czas cały Chrystusowy Kościół. Dziękuję bardzo. Mamy telefon, bardzo proszę. Nie będzie, bo ktoś jest Marysa Dziewica. Teraz i zawsze. Andrzej z Sandomierskiej. Prosimy. Pytanie, czy ekscelencja księdza biskupie Janie, księdza ojca Grzegorza. Cóż można powiedzieć? Wiele by się chciało. To dzisiaj w tej wojnie. Bo wiadomo, przez Krzyż Święty tam jaka na dziewięka miłość. Niech miłość przez Krzyż Święty, niech księdza biskupa wzmacnia, aby Chrystus zmartwychwstały Pan, który wieką na dziewięka miłością, z radością życia Bożego, które trwa na wieki bez końca. Bo przecież to w drodze krzyżowej polecam. Upostuję. I w tym razie nie tylko ja może. Aby ta miłość i radość przez nas zwyciężała księdzu biskupie. Nie będzie w ogóle systemu zawsze dzielica. Teraz i zawsze, panie Andrzeju, dziękujemy serdecznie. Serdecznie dziękuję również, bo to sandomierska diecezja to moja rodzinna diecezja. I bardzo miło słyszeć pana Andrzeja. Niech pan mu błogosławi. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem też dopytać księdza biskupa, bo mówiliśmy w tym wstępie o pewnych świadectwach, o pewnych spotkaniach, doświadczeniach. Jeżeli mogę prosić o taką też osobistą refleksję z tej perspektywy ostatniego roku, co ta wojna w sercu księdza biskupa zmieniła? Myślę, że jeszcze bardziej przybliżyła moje serce do ludzi, którzy mnie otaczają, do naszych parafian, diecezjan i nie tylko, także do tych, którzy przychodzą. Tak, nieznajomy wczoraj jeszcze człowiek, a dzisiaj przyszedł, opowiedział swoją historię. I ja widzę w nim mojego rodzonego brata, moją siostrę, starszych widzę rodziców, i którzy przeżywają bardzo wielkie trudności. I ta wojna, tak mnie, jak i kapłanów, bo rozmawiamy na te tematy, nauczyła też wiele właśnie zrozumienia każdego człowieka. Wiemy, że poświęcając czas, również okazując pomoc wszelaką,
realizujemy rzeczywiście tą Ewangelię, i, ale to, to tak, że nawet nie jako zadanie duszpasterskie, a po prostu tak, jakby brat do mnie przyjechał tam, czy Czesiek, czy Maria, no, braci, czy siostry, i zająłbym się nimi, pojechałbym na dworzec, tam coś kupił, przygotował. I tak podchodzimy do każdego człowieka, a więc, bo się inaczej nie da. Wojna pokazuje, że się nie da inaczej. Jak przychodzi człowiek, przyjechał z linii frontu, żołnierz w nocy, chce się wykąpać i tak jakby brat przyjechał rodzony. No to wtedy nie ma emocji, nie ma człowiek o niczym nie myśli, tylko o tym, aby pomóc. Ja myślę, że wojna i nam duchownym, ale i nie tylko nam duchownym, ale także jak rozmawiam z dyrektorką szkoły, mówi, w naszej szkole drzwi są zawsze otwarte, dyżurują ludzie, mogą pomóc w każdej chwili. Mamy pewne rzeczy, tam do odzież, mamy też co dać jeść. A więc jest wielka taka solidarność i ta wojna nauczyła nas, że każdy człowiek to jest teraz mój brat. Każdy potrzebujący człowiek, który się zwraca, to jest mój rodzony brat. I naprawdę to są piękne historie. Ja się cieszę najbardziej z tego, jak widzę, że ludzie, którzy mają mało, niebogaci ludzie, raczej biedni, jak oni mogą się podzielić, jak są chętni do pomocy, to naprawdę od razu tak się ciepło na sercu robi i patrzymy, że jeszcze ten nasz świat nie jest taki zły, że jeszcze są dobrzy ludzie i jak się ta wojna skończy, to, to będzie z kim odbudowywać to wszystko i iść do przodu. Dziękuję bardzo. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się Jacek z Warszawy. Ja mam pytanie do ekscelencji księdza biskupa. Proszę księdza biskupa, mamy wszyscy maksymę świętego księdza Jerzego Popiełuszki, zło dobrem zwycięża. To ja pytam, jak mając do czynienia z taką kanalią i antychrystem moskiewskim i jego pomiotami, którzy mordują, gwałcą, rabują, czyli robią to wszystko, co niecywilizowane narody robiły kiedyś wieki temu, a później zostały ucywilizowane. Jak my mamy to rozumieć? Czy nie lepiej byłoby przyjąć, że mamy do czynienia z tym właśnie antychrystem, bezbożnikiem i użyć czegoś, co w średniowieczu używały osoby, którym nadawano tytuł Defender Fidei i po prostu na zasadzie kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Trzeba użyć również tej zasady lub innych mądrości, które są zawarte w przysłowiach, a nie traktować tego powiedzenia dosłownie, tej maksymy księdza Jerzego Popiełuszki. To znaczy, że tym dobrem nie musi być koniecznie głaskanie po główce, prawda, i namawianie do tego, żeby się poprawił antychryst, bo on się nie poprawi. Taka jest jego natura zła, psia i wredna, że niczego dobrego nie możemy się od niego spodziewać, a zatem może tym dobrem będzie ten miecz, który zatrzyma go raz na zawsze, zgodnie z określeniem, że no oko za oko, bo inaczej to że tak powiem, przepraszam wszystkich, bydle się nie Panie uspokoi. Jacku, wystarczy chyba, bo zrozumieliśmy mocno, ale dosyć, no dosyć ciekawie pan tutaj nam pewne kwestie, no starał się jakoś wyłożyć czy zapytać. Księże biskupie, jak na to patrzeć? No, zło dobrym zwycięża to nie tyle maksyma, ale to też Słowo Boże, ale w czasie wojny, nie wiem, zawieszamy te kwestie, czy się nimi kierujemy? To jest taki moment, że rzeczywiście jak ktoś przyjdzie do twojego domu, jesteś z rodziną, na przykład ojciec ma żonę, dzieci i przyjdzie
bardzo zły człowiek, bandyta i chce zniszczyć dom, no to nie można mu mówić w tym momencie, że ja cię kocham, siądź, jak on wyciąga nóż czy pistolet i chce strzelać. Trzeba go powstrzymać. W tej chwili rzeczywiście chcemy powstrzymać. I tak ważna jest, ci, którzy są przeciwni przekazywaniu broni na Ukrainę, żeby Ukraina miała militarne, dobre wyposażenie, to właśnie ja uważam, że trzeba pomagać i to jak najwięcej. A potem, jak pokonamy Rosję, to można rozmawiać już językiem przebaczenia, jakiejś formacji duchowej, żeby zostali oczyszczeni też z propagandy. Oni naprawdę byli przygotowani do tej wojny, że NATO coś okropnego, Polska coś strasznego, Ukraina w ogóle to największy wróg i tak dalej. I dlatego też wynikła ta wojna, jak się rozmawia z Rosjanami. Pisze do mnie chłopak, który mówi, matka mieszka w Rosji, on pracował w Ukrainie. Bo to było wiele rodzin takich, że mąż z Ukrainiec, żona Rosjanka albo odwrotnie. I on mówi do mnie, chłopak mówi, napisał, że mój księże biskupie, ja nie mam matki. Mówi, co się stało? Umarła? Nie, żyje, mówi, tylko że ona uważa, że Rosjanie dobrze robią. Że oni wypleniają jakieś wielkie zło. A więc tak byli nakręceni przez propagandę, że rzeczywiście w tej chwili trzeba ich powstrzymać. Powstrzymać, ażeby odczuli też, że cały cywilizowany świat jest przeciwny tej agresji, tym bestialstwom, które się dokonują nie tylko na linii frontu, ale i w innych miejscach. Dlatego też początek zatrzymujemy militarnym sposobem Rosję. Nie pozwalamy im niszczyć miast, ludzi i wywozić dzieci do Rosji. Powstrzymaniu wszelkimi możliwymi sposobami. A potem dopiero przyjdzie czas na być może na przebaczenie, jeżeli rzeczywiście wykażą skruchę. Coś podobnego, jak było po II wojnie światowej, kiedy polscy biskupi, to wielkie przesłanie do biskupów niemieckich, do całego narodu niemieckiego. Ja myślę, że to będzie też historia przyszłości, stworzy nam taką możliwość, aby wystąpić do narodu rosyjskiego właśnie z takim aktem, ze słowami przebaczamy, prosimy o przebaczenie. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie można o tym mówić, nawet planować konkretnych terminów, dlatego że nie wiemy, kiedy się ta wojna skończy i jak się ona skończy. Musimy się tylko modlić i jak powiedział mi jeden żołnierz, kiedyś przyjechał żołnierz odpowiedzialny za artylerię, pułk artylerii i mówi, księże biskupie, mam na sumieniu ponad 5000 ludzi. Wiem, że bronię ojczyzny, wiem, że bronię też Europy, bo Ruscy, mówi, pójdą dalej. Ale mówi, mimo wszystko spać spokojnie nie mogę, bo mam na sumieniu ponad 5000 ludzi. A więc ci żołnierze też płacą taką wielką cenę, bo potem oni muszą z tym żyć. To tylko ładnie wygląda, jak się pokazuje, że tam zniszczyli jeden czołg, drugi, rozwalili tam całą rotę ze 120 żołnierzy w jednym miejscu, w drugim miejscu, ale ten konkretny żołnierz, artylerysta musi z tym żyć, funkcjonować. A więc na dzień dzisiejszy trzeba wszystko zrobić, żeby tych żołnierzy podtrzymać, żeby oni to okrucieństwo wojny powstrzymali, a potem wymodlimy czas pojednania, przebaczenia, uwolnienia, bo to też będą wielkie modlitwy o uwolnienie z ducha śmierci, z ducha
nieprzyjaźni, nienawiści, ale to będzie zadanie na następne lata. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak Pan słusznie stwierdził, trzeba wszelkimi sposobami powstrzymać tą straszną agresję. No właśnie, możemy sobie tylko wyobrazić, że to będzie potężny proces też takiego zbudowania pewnego ładu po tym, co się wydarzyło. Ksiądz biskup wspomniał o jednym przykładzie. Tutaj matka w Rosji, syn na Ukrainie. Druga kwestia, która przychodzi do głowy, to stwierdzenie wojna Putina. Chyba nie do końca właśnie przez propagandę, przez telewizję rosyjską i media inne, społecznościowe rosyjskie. To nie jest tylko wojna Putina, więc pytanie, jak przetrzeć oczy, tak bym to powiedział, tym, którzy nie widzą tego, że ich państwo robi źle, ich przywódca jest agresorem, atakuje, że to nie jest tylko i wyłącznie operacja specjalna, która miała potrwać 3 dni czy tydzień, a trwa już ponad rok. Tak. I tu Putin, jeszcze raz przypomnę, że to jest figura, za którą stoi cały system propagandy rosyjskiej, wcześniej sowieckiej, bo Rosja przejęła po spadku bardzo niechlubnym tę misję propagandy, a więc cały naród był utrzymywany w propagandzie, że źle jest w Ameryce, biedni Amerykanie śpią pod mostami, nie ma pracy, nie ma jedzenia. To, co Łukaszenko mówi, nie, że Polacy stoją, mówi, na granicy, soli proszą na Białorusi. Mówi. Tam nic nie ma, mówi, oni nawet soli nie mają. Biedni Polacy, mówi. I taka, jeśli w Białorusi prezydent mówi, to możemy sobie wyobrazić, jaka propaganda była w Związku Radzieckim, jaka była w Rosji. I to były lata całe, to latami przygotowywali ludzi, żeby nakręcić ich, że to całe zagrożenie idzie z Zachodu, że jeżeli my puścimy Zachód z jego myśleniem do naszej Rosji, to będziemy tak biedować, jak tam na Zachodzie. I udało się. Niestety nie wszyscy Rosjanie, jak można powiedzieć, mała część Rosjan potrafiła pomyśleć pozytywnie i krytycznie popatrzeć na całą sytuację. Putin jest figurą w tym całym systemie. Nawet mi się czasami wydaje, że nie jest najgorszą opcją, że gdyby był jeszcze ktoś inny, zresztą wystarczy posłuchać wypowiedzi Miedwiediewa, które nie dało się w ogóle rozpatrzeć w zdroworozsądkowych kategoriach, to co on opowiada, ale takich jak Miedwiediew i takich jeszcze gorszych aniż Putin jest wielu. Putin w tej chwili jest już w pewnym sensie niewolnikiem całego systemu i jest w takiej zasadce, że wywołał wojnę, wcześniej ta propaganda, całe to zaplecze działało, tysiące ludzi działały w Rosji, działały w krajach zachodnich, przygotowując propagandowo tę wojnę. I teraz on stoi pod ścianą. Do przodu się nie da iść, bo okazało się, że Zachód się zjednoczył i pomaga Ukrainie pokonać Rosję. Ale też nie ma odwagi, bo go od razu zlikwidują, powiedzieć, że słuchajcie, 24 lutego 22 roku popełniliśmy, ja popełniłem razem z całym dowództwem rosyjskim wielki błąd. Przepraszamy, trzeba się wycofać. On tego nie powie, bo nie dadzą mu. Dlatego też tak ważna jest w tej chwili modlitwa. Modlitwą możemy wyprosić taki scenariusz, którego dzisiaj nie widzą ani mocni tego świata, ani my nie możemy sobie nawet w naszym wyobrażeniu, jeżeli takie posiadamy o otoczonej wojnie,
przedstawić. Dlatego też nasza modlitwa może zrobić taką niespodziankę, a tak naprawdę to Bóg dzięki naszej modlitwie, bo będziemy wtedy współpracownikami Boga, pozwolimy Bogu działać, kiedy się modlimy, to Bóg może taką niespodziankę zrobić, że naprawdę może się to wszystko przejaśnić i wyklarować dla pokoju i dla jednocześnie dla wiosny Kościoła, o której święty Jan Paweł II mówił i on z nieba nam chce pomóc i pomaga. O to też prosimy naszych widzów i słuchaczy o tę modlitwę, by w niej nie ustawać, bo czasem są takie momenty zwątpienia. Dziękuję za tę zachętę również księdzu biskupowi i za czas rozmów niedokończonych, bo już 19:20 w Polsce minęła. Ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie, księże biskupie. Ja dziękuję, kłaniam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.